Cześć, z tej strony Łukasz Skibiński i w dniu dzisiejszym przedstawię Wam nowy router Synology RT6600AX, model, który był tutaj dość długo wyczekiwany ze względu na swoją funkcjonalność. On już pojawił się, jest już dostępny do sprzedaży, miał swoją premierę niedawno, w związku z tym dzisiaj jest idealna okazja, aby Wam zaprezentować, czym on się charakteryzuje. Oczywiście na temat opcji, czy też tych funkcji głównych które były wyczekiwane przez użytkowników, powiemy sobie nieco później. Natomiast na początku wspomnimy sobie na temat zawartości opakowania, czyli to, co widzimy, czyli to, co dostaniecie już pudełko do ręki, od kuriera, zamówione i co znajduje się właśnie w tym opakowaniu. Zobaczcie, że jeżeli już wyjmiemy tą właśnie jednostkę, jak to wygląda, mamy główne tutaj jakby główny karton i w nim znajduje się ta właśnie to wspomniane urządzenie o które za chwilę będziemy też się tutaj będę wspominał mamy również zasilacz co jest oczywiście standardową procedurą w tego typu urządzeniach oraz patchcord czyli tutaj do połączeń sieciowych natomiast bazując na tym tej naszej głównej jednostce jak to wygląda sam router Skupimy się na razie na walorach tutaj sprzętowych, czyli to, co mamy. Oczywiście jeszcze w, w zawartości w opakowaniu mamy instrukcję, instrukcję połączeniową. Krok po kroku zostały te kroki rozpisane, jak widać. Tutaj krok pierwszy, krok drugi, proste podłączenie naszego, tutaj, naszego urządzenia, prosta konfiguracja, oczywiście później krok trzeci, SSID, tak aby można było to całe nasze... Wstępne urządzenie router skonfigurować. Dobrze, oczywiście, tutaj jeszcze folie ochronne. Ja sobie tutaj to wszystko gdzieś z boku postawię. Ok. Natomiast tak, skupimy się na tej głównej jednostce, na razie na tych walorach sprzętowych, o których jest mowa. Sam router. Posiada tutaj sześć anten, będziemy wspominać dlaczego 6 i czym one się będą charakteryzowały, ponieważ ten właśnie model ma już wsparcie dla Wi-Fi w wersji 6. Będziemy, oczywiście za chwilę będę wspominał o tym, co daje ta funkcjonalność, co daje tutaj wykorzystanie tego urządzenia, w tym właśnie standardzie. Natomiast jeżeli chodzi o te główne aspekty sprzętowe, jak widać router ma. Tutaj do dyspozycji cztery porty gigabitowe, jeżeli chodzi o podłączenie urządzeń LAN po, po LAN mamy również dwa porty WAN, które mogą działać jako failover, czyli przełączenia awaryjne. Jeżeli jedno tutaj sieć od naszego dostawcy chwilowo nie będzie tutaj dysponowana, to wtedy jest, możemy skonfigurować te to urządzenie jako przełączanie awaryjne. Jaka jest też nowość, która się tu pojawiła? Przede wszystkim mamy wsparcie dla, czy też został tutaj zaimplementowany port WAN 2,5 gigabita. To jest duża nowość, jeżeli chodzi tutaj o to rozwiązanie i rzeczywiście możemy w pełni wykorzystać większą przepustowość, którą utrzymujemy od naszego dostawcy internetu. I dzięki temu ta wydajność naszego, czy też później przepustowość końcowa, tak, ulegnie dużemu zwiększeniu. Dodatkowo mamy oczywiście też port USB 3.2, w związku z tym możemy wykorzystać ten, ten port pod pamięć masową dla rozprzestrzeniania danych. Bądź też jako pamięć masowa pod na przykład pakiet Threat Prevention, czyli pakiet, który nam monitoruje zagrożenia w naszej sieci. Ten, ta pamięć masowa jest wykorzystywana pod bazę sygnatur, także też praktyczne rozwiązanie. Samo urządzenie zostało wyposażone w procesor czterorodzeniowy o częstotliwości 1,8 GHz. W związku z tym, wydajnościowo. To urządzenie tutaj w charakteryzuje się tym, że ma dwukrotnie większą wydajność względem swojego starszego brata, czyli modelu, modelu RT2600AC. Tam mamy procesor dwurdzeniowy, tutaj mamy mocniejszą jednostkę, w związku z tym ta wydajność, która się później będzie z tym wiązała, została też tutaj odpowiednio zoptymalizowana. Mamy jeszcze oczywiście porty tutaj, zasilacz tak w zestawie, Gniazdo zasilania jackowe. Mamy oczywiście przycisk reset. Mamy przycisk tutaj włącznika. I jak widać, charakterystyka wspomina nam o. Sześciu antenach, które są tutaj dostępne. Sześć anten, dlatego, że to urządzenie, tak jak tutaj gdzieś wstępnie o tym wspomniałem, pracuje czy też ma możliwość tutaj obsługi standardu Wi-Fi 6. I z tym standardem też wiążą się pewne ulepszenia. Przede wszystkim mamy tą większą przepustowość. To urządzenie oczywiście wspiera trzy zakresy częstotliwości, czyli mamy zakres 2,4 GHz. 5 GHz oraz nową tutaj nowy zakres częstotliwości a mianowicie 5.9 GHz, czyli ten zakres, który został jakiś czas temu udostępniony dla, dla sektora komercyjnego, czyli mamy nowe kanały do dyspozycji, a mianowicie 80 MHz oraz 160 MHz. I dzięki temu mamy no, mniejszą zajętość tych kanałów, a co, się, co za tym idzie, możemy uzyskać zdecydowanie większą przepustowość. I automatycznie, jeżeli o tym mówimy, to przepustowość tego modelu łącznie, czyli z wszystkich trzech zakresów sieci, wynosi 6,6 GHz, czyli łącznie z sieci 2,4 GHz, 5 GHz oraz, oraz 5,9 GHz wynosi łącznie 6,6 gigabitów. Na sekundę. Także jest to dosyć duża, dosyć duży, duża szybkość. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednią wydajność, o którą nam w tym wypadku chodzi. Wspomniałem wcześniej, że ten router, nowy o którym dzisiaj wspominamy, pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i świadczy o tym nazewnictwo, z tego względu, że mówimy tutaj o routerze RT 6600AX, i właśnie to ostatnie oznaczenie wskazuje nam na to, że mamy taką funkcjonalność, czy też ten router może pracować w tym standardzie. I czym to się charakteryzuje? Przede wszystkim większą przepustowością standard Wi-Fi 6 oferuje właśnie Znacznie większą przepustowość. Szacuje się około 4 razy większą niż ten poprzedni standard Wi-Fi, czyli Wi-Fi 5. Natomiast ten router, jak widzicie, ma 6 anten. I te anteny są też odpowiednio tutaj, znaczy mają odpowiednie tutaj, pracują w standardzie MIMO 4x4, w związku z tym też mają możliwość tak zwanego. Fokusowania się, jeżeli chodzi o Wiązki przekazywania danych. To znaczy, że w standardzie szóstym nie musimy tu jest szerokopasmowo, nie musimy z, do ogólnie transmitować naszych danych do naszych urządzeń, a urządzenie, które chciałoby, czy wysyła tą informację do routera, że chciałoby odebrać jakieś, jakieś dane, router jest w stanie bezpośrednio, kierunkowo nakreślić tę wiązkę sygnału. Jest to specyfika rozwiązania Wi-Fi 6. Oczywiście ono istniało jeszcze wcześniej w formacie Wi-Fi 5, natomiast tutaj zostało to dość mocno udoskonalone. W związku z tym możemy kierunkowo to, tą wiązkę danych sprecyzować per urządzenie. Dzięki temu mamy raz, że większą przepustowość, czyli kierunkowość danych, a dwa, oczywiście, gdzieś tam zwiększamy delikatnie zasięg czy też pokrycie zasięgiem danego obszaru, w którym dane urządzenie się znajduje. Natomiast tak, Wi-Fi 6, też ten model oczywiście, którym tutaj jest mowa, wspomina nam o częstotliwości, o których tutaj też mówiliśmy, 5,9 9 GHz, nowa częstotliwość, która się pojawiła dla tutaj rozwiązań komercyjnych. Wykorzystujemy kanał 80 MHz oraz 160 MHz i dzięki temu łącznie jesteśmy w stanie uzyskać Przepustowość tego urządzenia na poziomie 6,6 gigabita na sekundę, e, czyli jest to suma e, tych wszystkich trzech częstotliwości, a mianowicie 2,4 GHz, 5 GHz oraz 5,9 GHz. Natomiast jakby nie ukrywać Największą tutaj korzyść uzyskujemy z transmisji tutaj w 5 GHz i jest to dość znaczna różnica w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej u starszego brata, czyli w modelu RT 2600 AC. Wifi 6 spore rzeczywiście możliwości spore jakby tutaj możliwości pod kątem wydajności. I ten router, z racji faktu, że posiada odpowiednie walory wydajnościowe. Czyli czterorodzeniowy procesor, dwukrotnie mocniejszy, wydajniejszy względem swojego starszego brata. Tak samo, jeżeli chodzi o pamięć RAM. W starszym modelu było 512 MB, tutaj mamy 1 GB pamięci RAM, i ten model jest właśnie dostosowany do zapewnienia jak największej przepustowości. To są oczywiście wstępnie walory sprzętowe, natomiast kluk kryje się w walorach programowych, czyli w nowym systemie. Operacyjnym, który na ten model obecnie jest dedykowany, a mianowicie SRM wersji 1.3, długo wyczekiwany, szczególnie że mamy tam pewne ulepszenia, gdzie już z tego co wiemy, dużo użytkowników na to czekało. A mianowicie izolację sieci, tak? czyli popularne VLANy. Mamy możliwość konfiguracji tego typu sieci, izolacja konkretnych interfejsów, czy to interfejsów LANowych, czy też interfejsów Wi-Fi. Możemy oczywiście tworzyć komunikację pomiędzy VLANami, bądź też całkowicie je odseparować. Oczywiście pozostają te pakiety, które były wcześniej, czyli threat prevention, access, safe access, czyli kontrola rodzicielska. To jest Dalej, w dalszym ciągu dostępne. Jeżeli chodzi o walory wydajnościowe pod kątem programowym, to mamy dwukrotnie, ponad dwukrotnie zwiększoną maksymalną liczbę jednoczesnych połączeń. W wcześniejszym modelu RT2600AC mieliśmy takich połączeń 100, czyli, na, czyli 100, 100 urządzeń mogło uzyskać płynną, też maksymalną wydajność. Natomiast tutaj mamy tą liczbę na poziomie 200 urządzeń. Dodatkowo jeszcze zwiększono nam, w tym modelu oczywiście zostało zwiększone wydajność, wydajność połączeń VPN z, do 20 tutaj. W momencie site-to-site oraz 40 urządzeń klienckich, także zwiększona wydajność pod kątem, tutaj jak widzicie, zarówno sprzętowym, czyli mocniejsze parametry e, oraz e, zwiększona, wydajność pod kątem programowym, czyli nowy system operacyjny, który jest tutaj dostępny. Dodatkowo oczywiście możemy te urządzenie spinać w strukturę Mesh, na chwilę obecną z tymi samymi urządzeniami, ale oczywiście sukcesywnie z biegiem czasu też będzie można sprzężyć ten router, ten model z swoimi wcześniejszymi odpowiednikami i tworzyć ogólną strukturę jako całość. Na temat tutaj walorów Programowych będziemy jeszcze tworzyć dzielne nagrania z interfejsu administratora. Z, też Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Pod kątem konfiguracyjnym, czyli jak tworzyć odseparowane sieci, VLAN, jak zarządzać tutaj użytkownikami i dostępem do danych właśnie w tej nowym systemie operacyjnym SRM wersji 1.3. Także zapraszam Was do śledzenia nas na YouTubie, do subskrypcji naszego kanału i niebawem powrócimy do Was właśnie z tym nowym nagraniem, prezentującym już te możliwości od strony użytkownika, od strony administratora. Dzięki.